jak zacząłem iść na kładzie, to pojawiło się bardzo dużo kolegów, którzy też mają kładę i chcieliby się ze mną wybierać na podróże. Mam na imię Adam Chrystowski, mam lat 8, moja pasja to jeżdżenie na kładzie lub rowerze. Nie cierpiałem jeździć na rowerze, miałem robić trening, żeby umieć bez bocznych kółek, ale siostra mnie do tego zachęcała. Później zaczęły się wyścigi z góry na dół. No i od tego czasu polubiłem jeździć na rowerze. Miałem coraz większe rowery, robiłem coraz lepsze drifty. No i tak to się zaczęło. A z kładem to jak tata mi kupił małego kłada, to zawsze ze mną wychodził. No i mi się bardzo to podobało, że mogłem sobie szybko pojeździć. Teraz mam już dużego kłada i z tatą jeżdżę. Tata na krosie, ja na kładzie, w pola, w tereny jakieś bagniste. No i ogólnie jest bardzo fajnie. Jak miałem 5 lat, jeździłem na małym kładzie, a jak miałem 7, przerzuciłem się na dużego. Moim trenerem jest mój tata. Jak taty nie ma, jest mama albo dziadek, to jeżdżę sobie sam na podwórku. Jak jest rok szkolny, to jeżdżę tak średnio 3 razy w tygodniu, a jak są wakacje albo jakieś święta, to potrafię nawet codziennie po podwórku. Moja największa przygoda na kładzie to kiedy spadłem na kładzie, kiedy się chciałem popisać przed sąsiadem, jak zadriftowałem. Tak pojechał w krzaki, a ja ten na pobocze. Dobrze, że miałem kask i zbroję, bo to mnie ochroniło przynajmniej. Dzięki temu, że jeżdżę na kładzie, mam lepszy refleks, bo jak ktoś driftuje na kładzie, to trzeba być szybkim, żeby szybko skręcić kierownicą i się mocno trzymać, żeby nie wypaść z kłada. Lepiej mi idą zajęcia z WF-u, dlatego że jeżdżę na rowerze, bo robię sobie coraz lepsze mięśnie w nogach. Poza jazdą na rowerze i kładzie, lubię też się opiekować zwierzętami. Proszę popatrzeć, Adaś przygotował dla Państwa taki program, którym będzie stał na koniu i pięknie ręka do góry. Cholera! Do góry. Słuchajcie mnie, fajnie by było, jakbyście zaczęli jeździć na kładzie, bo po pierwsze, fajny to jest balans ciała i jak ktoś na przykład kocha żużel, taki sport, tak jak ja, to kład albo, a później duży motor mu w tym pomoże.